Otwarta antena Radio Yard, witamy. Dzień dobry, chciałbym pozdrowić. Dzień dobry, proszę bardzo. Dzień dobry. Jesteśmy na antenie, można pozdrawiać, śmiało. Jesteśmy na antenie, tak? Tak, jesteśmy. To pozdrawiam wszystkich nieświętujących i może przestaniecie już puszczać ruskie muzyki. Ale to słuchacze wybierają muzykę, my do pierwszej gramy tak no jak... No to ja chcę jakąś polską. Dobra, to coś polskiego. Zenek z akcentu niech będzie i nuta i przytorny los. Okej, okay, dobra, będzie to już myślę, że po godzinie pierwszej. No dobra, niech się skończą te święta prawosławne, bo to już dość tego. No nie można tak mówić, my jesteśmy rozgłośnią ponadregionalną i Podlasie jest wielokulturowe i szanujemy każdą religię, każdą tradycję. Każdy z naszych słuchaczy ma prawo zamówić to, no co tak chciałby usłyszeć. Więc a wie pan, też... gdzie coś się miachocze, miachocze? Nie kojarzę, musiałbym na mapie gdzieś poszukać. Około Siemiatycz. No tak, no to już kojarzę mniej więcej. Siemiatycz znam przynajmniej. Kończę, bo nie mam czasu. Okej, pozdrawiam. Pozdrawiam. Radio Yard, witamy, witamy na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry, kto jest z nami? Ja jeszcze raz dzwonię z Noryt. No witam pana. No chciałbym przedmówczynie, co pani powiedziała. Dlatego to... prawosławne czy ruskie piosenki się nie podobają, to ja jemu życzę wszystkiego najlepszego. O, i to jest prawidłowa postawa. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panu także wszystkiego dobrego. Dziękuję. To dzień dobry. Halo, jest ktoś tam po drugiej stronie? O, w końcu, witam. Witam, witam. No, witam, dzień dobry. I od razu mam tak jakby taką ripostę, że ten kolega, który się miaty, się spinał o prawosławne święta, niech powie, kurwa, gdzie nie jest. No, panowie, spokojnie. Wiem, że są emocje, wiem, że... troszeczkę może się więcej wypiło, ale szanujmy się nawzajem, bo każdy słucha Radio Yard, teraz także dzieci słuchają, więc proszę... No to proszę. No... i poda tylko adres. My z kolegami zrobimy swoje. Niech wyjdzie i pokaże siebie. Dobra, w takim razie na tym skończmy tę dyskusję. Pozdrawiam chłopaki, wszystkiego dobrego, nie przejmujcie się. A was, drodzy słuchacze, proszę o to, aby uważać na słowa, tym bardziej mówię, że dzieci słuchają po północy także, bo są święta. Radio Yard, witamy na antenie. To ja dzwonię. Tak. Proszę pana, ja i swoich przedmówczyniów to dziękuję za życzenia. To ten dzwoni, co ruskich nie lubi. Ja pozdrawiam tych panów, którzy chcieli adres. Pozdrawiam ich też. I pozdrawiam wszystkich katolików. Pozdrawiamy również. I to kobiety Siemiatycz. Okej, pozdrawiamy również. Dobra, no to teraz bolujemy dziś w domu, właśnie. No to teraz bolujmy i kochajmy się wszyscy, nieważne jakiego jesteśmy wyznania. Nie, PiS rządzi, PiS rządzi. Oj, panowie, chyba za dużo alkoholu co niektórym dzisiaj. Radio Yard, witamy. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór, ripostę robię. Dobrze. Koniec, drodzy państwo, z ripostami w takim razie. Ja przepraszam za tych, którzy dzwonią po spożyciu alkoholu. Nie, powiem panu tak, tu nie chodzi o to, czy ktoś więcej spożył, czy mniej. Chodzi przede wszystkim o to, żeby szanować się nawzajem, bo przecież jesteśmy wszyscy radiową rodziną. I pan, i ja, i każdy słuchacz, słuchaczka. I chodzi o to, żeby uszanować wolę każdego słuchacza. Ktoś chce usłyszeć na przykład utwór na wschodnią nutę, to gramy na wschodnią nutę. Ktoś chce usłyszeć coś po polsku, gramy po polsku. My gramy dla państwa i państwo też miejcie to na uwadze. I szanujmy się nawzajem, bo to jest najważniejsze. Tym bardziej, że mamy święta, nowy rok, taki piękny okres, w którym padają zawsze miłe słowa, życzenia i żeby zawsze tak miło było. No właśnie, także jeszcze raz pozdrawiam. Dzięki. Pozdrawiamy również, dzięki bardzo. Radio Yard, 5 minut przed pierwszą, witamy. Witamy. Kto tym razem jest z nami? Ze mną jest, znaczy... przy telefonie jest Kamil. No witam cię, Kamilu.
Też nad, znajdujemy się w Hajnówce u znajomych i właśnie tutaj takie pytanie leci, bo tu kolega Siemiatycz jakby wyzywał religię prawosławną. Jeżeli ma kolega jakiś problem... To znaczy tak, panowie, my tu już wyjaśnialiśmy, proszę tutaj... Wyjaśniać to ewentualnie między sobą. Każdy wie, z kim rozmawiał. Nikt tutaj nikogo nie zamierza wyzywać. Jeszcze raz apeluję. Miłujmy się z Nowym Rokiem, ze świętami. Radio Ard, witamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Dzwonię z Bielska Podlaskiego. Teraz odwrotnie. Nie Siemiatyś, nie Siemichłacz. Tylko Bielsk tym razem. Tak, wiesz, Podlaski, a ten pan, co dzwonił odnośnie Siemichłacz, to jemu tak jak zlałaś do Warszawy i niech nie gada głupot. Władzącego, który tak w idealny sposób załagodził konflikt. No dziękuję bardzo. Powiem tak, tutaj konfliktów my żadnych nie chcemy. Jak mówiłem, jesteśmy jedną wielką, miłującą się rodziną radiową i niech na tym pozostanie. To był przypał totalny. Boję się tym poza anteną, tak słyszę. Nie, jesteśmy na antenie, jesteśmy. A, już tu mamy. Tak, ja tutaj nikogo nie wyganiam z anteny. I my się, proszę państwa, radujmy z tego, że Chrystus się narodził. No i miłujmy się, nieważne czy jesteśmy religii prawosławnej czy katolickiej, pamiętajmy o tym, żeby okazywać sobie szacunek, co niektórzy niestety dzisiaj troszeczkę sobie na za dużo pozwolili, ale mam nadzieję, że panowie jutro się pogodzicie, chociaż nawet w myślach, a jak nie, to za pomocą Radia Yard.